Cześć. Tym razem do testów wziąłem najtańszą zewnętrzną kamerę obrotową 5 megapikseli, która kosztuje aktualnie około 130 zł. Jest to inny model niż najtańsza kamera 2-megapikselowa, którą testowałem we wrześniu ubiegłego roku, chociaż ta też występuje w wersji 5-megapikselowej w podobnej cenie. Funkcjonalność obu tych kamer jest niemal identyczna, a na korzyść tej, którą właśnie trzymam w rękach, przemawia dodatkowa funkcja. Chodzi o podążanie za wykrytym ruchem jakiegoś obiektu, zarówno w poziomie, jak i w pionie. W tej kamerze możemy stosować tę funkcję zamiennie z wykrywaniem kształtu człowieka, czyli albo godzimy się na masę niepotrzebnych alarmów, ale za to kamera będzie śledzić ruch różnych obiektów, albo decydujemy się na funkcję wykrywania kształtu człowieka. Wtedy kamera będzie alarmowała tylko wykrycie postaci w kadrze i pozbędziemy się całej masy zbędnych alarmów, ale nie będzie ona podążać za wykrytą postacią. Przejdźmy do oględzin testowanej kamerki. Rozdzielczość deklarowana przez producenta to 5 megapikseli. Wyposażona jest w szerokokątny obiektyw o ogniskowej 3,6 mm i posiada klasę szczelności IP66, czyli woda i pył nie stanowią dla niej problemu. W tym zestawie mamy instrukcję w języku angielskim, zasilacz 12V 2A, szczelna osłona złącza RJ45 w przypadku chęci podłączenia jej na zewnątrz poprzez kabel LAN. Jako ciekawostkę dodam, że osobiście staram się podłączać kamery tego typu, o ile istnieje taka możliwość, właśnie kablem LAN bezpośrednio do routera, głównie ze względu na stabilność transmisji oraz możliwość jednoczesnego zasilania kamery tym samym kablem za pomocą takich przejściówek. To bardzo wygodne i bezpieczne rozwiązanie, ponieważ nie musimy doprowadzać na zewnątrz w pobliże kamery zasilania 230 V. Dodatkowo scentralizowanie naszej instalacji ułatwia ewentualny restart urządzeń lub w przyszłości wymianę uszkodzonego zasilacza. Dalej mamy kołki montażowe i oczywiście kamerę. Kamera posiada podwójne światło, czyli podczerwień, która umożliwia dyskretną obserwację w nocy, ale bez kolorów, oraz białe światło widzialne, które w zależności od ustawionego trybu może oświetlić nam nocą kadr, aby zobaczyć obraz w kolorze. Ciekawostką i nowością dla mnie są dwufunkcyjne diody, które mogą zamiennie świecić podczerwienią lub światłem widzialnym. Tych dwufunkcyjnych diod są cztery, natomiast te dwie u góry świecą tylko podczerwienią, a te dwie na dole tylko światłem białym. Tutaj mamy wbudowany mikrofon, na dole czujnik zmierzchowy, pod spodem, pod gumową zaślepką, jest przycisk reset i gniazdo pamięci microSD, które obsługuje karty o pojemności do 128 GB. Na tyle kopułki mamy głośnik do dwukierunkowej komunikacji głosowej. Jakość wykonania kamerki jest na bardzo przyzwoitym poziomie. Dedykowaną przez producenta aplikacją do obsługi kamerki jest ICC. To już trzecia testowana przeze mnie kamera obsługiwana przez tę aplikację. Nie jest ona bez wad. Jedną z nich jest odwrócenie kierunków obracania kamerą. Na przykład wciskając w lewo, kamera obraca się w prawo. Na początku myślałem, że to wina mojego egzemplarza kamery, ale ktoś też wspomniał o tym w komentarzu. Alternatywnie do obsługi tych kamer możemy użyć aplikacji XMI, która rozwiązuje właśnie wspomniany problem z zamianą kierunków sterowania kamerą. Na korzyść aplikacji ICC przemawia wygodniejsza funkcja przeglądania archiwum nagrań. Sami musicie ocenić, która aplikacja bardziej Wam pasuje. Łączenie kamery z siecią Wi-Fi nie sprawiło żadnego problemu. Z nowych ciekawych funkcji widocznych na głównym ekranie to tempomat, który umożliwia nam zapamiętanie trzech pozycji kamery, umożliwiając ich szybkie wywoływanie oraz włączanie trasy składającej się z tych pozycji. Miałem nadzieję, że ta funkcja ma możliwość ustawienia czasu, na jaki kamera ma zatrzymać się w danej pozycji i zapętlenie trasy, ale niestety kamera wykonuje jednorazową trasę, przechodząc płynnie przez dwa pierwsze punkty i zatrzymuje się na ostatnim, zapamiętanym punkcie. Kolejną nową funkcją jest namierzanie, czyli śledzenie ruchu obiektu. Przy próbie włączenia tej funkcji otrzymujemy ostrzeżenie, o którym wspominałem na początku tego filmu. Włączenie funkcji śledzenia ruchu wyłącza inteligentne wykrywanie człowieka, czyli mamy coś za coś. Wyłączenie wykrywania człowieka powoduje, że kamera będzie wykrywała każdy ruch,
co w warunkach montażu tej kamery na zewnątrz narazi nas na wiele niepotrzebnych alarmów, jak na przykład przelatujące ptaki, owady, ruch drzew na wietrze, pojazdy, opady deszczu lub śniegu. Uwaga, ta kamera nie wraca do pozycji startowej, w której zaczęła śledzić ruch. Pozostaje tam, gdzie straciła z widoku poruszający się obiekt. Idealnym byłoby połączenie tych dwóch funkcji w jedno, ale niestety nie w tym przedziale cenowym. Kamera łącząca te obie funkcje w jedną, testowana przeze mnie na tym kanale, kosztuje dwukrotnie więcej. Link do testu w opisie i u góry ekranu. Standardem w kamerach obrotowych stało się dodatkowe doświetlenie kadru widzialnym światłem białym. Dzięki temu mamy trzy tryby dostępne po zmierzchu. Automatycznie załączane na noc widzialne białe światło, które działa dodatkowo jak lampa zmierzchowa. Widziany przez kamerę w tym trybie obraz jest kolorowy, ale o mniejszym zasięgu. Tryb normalny to doświetlenie kadru niewidzialnym światłem podczerwonym, który daje dużo większy zasięg widzenia, nawet do kilkudziesięciu metrów. Ale obraz jest czarno-biały. Oraz tryb podwójnej czułości światła, gdzie standardowo kamera po zmierzchu załącza światło niewidzialne. Obraz jest czarno-biały, a po wykryciu ruchu załącza widzialne światło białe i obraz zapisuje się w kolorze. Przycisk mikrofon pozwala nam komunikować się z osobą znajdującą się w okolicy kamery. Nad przyciskiem sterującym obrotem kamery mamy przycisk preset, który umożliwia nam wprowadzenie i zapamiętanie do 255 pozycji kamery. O wiele większą możliwość wykorzystania funkcji zapamiętania pozycji i wywoływania trasy po tych pozycjach daje nam aplikacja pod Windows, General CMS. Link do pobrania umieszczam w opisie. Możemy tam zaprogramować, o co pyta wiele osób w komentarzach, zapętloną trasę po wielu zapamiętanych pozycjach, dodatkowo przydzielając czas, na jaki kamera ma pozostać w danej pozycji, zanim obróci się na kolejną. Aplikacja pod Windows pozwala nam na maksymalne wykorzystanie funkcji kamery. Umożliwia nam regulację parametrów niedostępnych w aplikacji na smartfonie, a także rozszerza o dodatkową funkcjonalność. Dla przykładu w zakładce Net Service możemy skonfigurować sobie e-mail, na który kamera wyśle powiadomienie z wykrytego alarmu z załączonym zdjęciem ze zdarzenia. Możemy też skonfigurować serwer FTP, na który zrzucane będą nagrania z alarmu, co dodatkowo zabezpieczy nam nagrania w przypadku zniszczenia lub kradzieży kamery. To darmowa alternatywa dla płatnej usługi przechowywania takich nagrań w chmurze, którą proponuje aplikacja ICC. Jeszcze innym rozwiązaniem może być zakup rejestratora zgodnego z protokołem ONVIF, który będzie niezależnie rejestrował zapis ze wszystkich kamer. Jeżeli jesteście zainteresowani takim testem i konfiguracją monitoringu z wykorzystaniem niedrogiego rejestratora i kilku kamer obrotowych, które testowałem na tym kanale, to dajcie znać w komentarzu. Dalsze ustawienia dostępne w aplikacji to m.in. ustawienia reguł wykrywania alarmu. Można ustawić linię, której przekroczenie z odpowiedniego kierunku uruchomi alarm oraz obszar alarmowy. W zakładce Inteligentny Alarm Message Notification zaznaczamy, co kamera ma zrobić po wykryciu alarmu. Domyślnie robi zrzut kadru z chwili alarmu oraz wyodrębnia nagranie z tego zdarzenia. Dodatkowo można uruchomić alarm dźwiękowy, który wyda z siebie kamera. Domyślnie jest taka syrena. Oprócz tego jest jeszcze 10 komunikatów alarmowych w języku angielskim. Uwaga! Zauważyłem, że w trybie zwykłego wykrycia ruchu dźwięk alarmu nie ulega zmianie. Dopiero włączenie wykrywania kształtu człowieka to umożliwia. Alert area. Please leave. Hazard area. Keep about. No parking in the area. You have entered the monitoring area. Hello, welcome. Do not touch valuables. Private sphere, no entry. Danger object, pay attention to safety. High danger, please don't climb. Oraz pozycja The Custom, która umożliwia nam nagranie własnego komunikatu i wysłania go do kamery. Wykrywanie alarmów możemy ustawić całodniowo lub według harmonogramu. Często pytacie, czy taka kamera musi mieć dostęp do internetu, aby nagrywać i przeglądać nagrania. Nie musi. Kamera domyślnie zaczyna nagrywać po włożeniu karty pamięci i podłączeniu do niej zasilania.
Ustawienie parametrów kamery i przeglądanie nagrań umożliwia nam tryb Access Point Mode, czyli bezpośrednie połączenie się z nią za pomocą smartfona, będąc w jej pobliżu. Niestety przełączenie kamery w ten tryb wymaga szybkiego trzykrotnego wciśnięcia przycisku reset, co może być uciążliwe, jeżeli kamera jest zamontowana w trudno dostępnym miejscu. Teraz czas na test jakości nagrań. Kamera domyślnie nagrywa w 12 klatkach na sekundę, co jest standardem dla tego typu monitoringu. Zakres regulacji ilości zapisywanych klatek na sekundę zawiera się w przedziale od 1 do 17 i możemy ją zmienić w aplikacji XMI oraz w General CMS pod Windows. Aplikacja ICC tego nie umożliwia. Ze względu na mniejszą ilość klatek na sekundę w stosunku do całego filmu, próbki nagrań z kamery po wyrenderowaniu do 30 klatek na sekundę mogą zakłamywać rzeczywistą jakość obrazu, dlatego dla prawidłowego odbioru jakości obrazu będę robił stop klatki. Rozdzielczość 5 megapikseli to 2560x1960, czyli format 4x3. Dla lepszego odbioru będę kadrował do formatu 16x9. Test mikrofonu, raz, dwa, trzy. Tak mnie słychać? To by było na tyle. Cześć.